Czekaj, to się dopnę tutaj. No, Barty się dopnie. Witamy we vlogu dzisiejszym. Dobry. Dzisiaj idziemy na nogi, Mazima. Pierwszy raz na nogach, będzie. Zobaczymy jak będzie. Zobaczymy, Mazima już był i na klacie, i na plecach, i na nogach. Dokładnie. Nawet święty tyle nie był. No. Barty go zachęcił. No. A powiesz, czym ty go zachęciłeś? Mechku. Nie, nieprawda, my nie wierzymy w takich rzeczy. Zachęciłem go przysiadami bułgarskimi. Powiedział, że chce jak najszybciej je zrobić. Okej, okay. To dzisiaj porobi Mazima. Dokładnie tak. Witam już w siłowni. Dzisiaj nóżki, tak jak mówiliśmy. Zobaczcie w ogóle ile picia. Bardzo się opiekuje. Teraz tak. To jest moje. To jest Mazimy. A te trzy rzeczy są Bartiego. Pamiętajcie, o nawodnieniu. A deszcz, słyszycie filmy. No i on w ogóle nie sika. Ja nie wiem, co on z tym robi. Dobra. Teraz lecimy bułgarskie. Mazima pierwszy raz w życiu. Barty drugi raz w życiu. Dokładnie. Co? Lecimy. Tyle no. Czemu tak blisko nie nagrywasz? Nie pojebał cię coś? Nie no, mogę powiedzieć, bo teraz jestem na dosyć mocniejszej redukcji, bo to już ostatnie miesiące są. Mam już końcówkę kwietnia, więc zostanie maj cały. Bo chciałbym już w czerwcu tak mniej więcej docelowo być, więc teraz zjazd do 2600 kalorii. No, boli. 40 tłuszczu gram na tą chwilę. No i teraz dołożyłem to, że staram się 10 tysięcy kroków codziennie robić. To dużo zmienia. I chodzę po schodach zamiast windą. To też dużo zmienia, serio. Ma takie małe rzeczy pomagają. Uważam, że lepiej dodać taką aktywność i na przykład raz w tygodniu pójść na cardio. Bo to więcej daje, nie? No, dobra, lecimy dalej. Składamy ci kondolencje z powodu. Nie no, jakie kondolencje? Kondolencje. Kondolencje będziesz składał swojej matce, jak ją wyrucham. Masz jak jakieś... Dobrze mówi, zgadzam się. Dobra, Barty leci na przysiadach bułgarskich. Bulgarian squats. Ile ty tu dziś pobrałeś? 180? Co? Ja jeszcze nie robiłem tego. Ale... A normalnie ile wiesz? 170, ale 190 czasem też. Zależy od dnia. Dawaj, 9. 10. Let's go, teraz będę ja. Później idziemy tutaj na tą maszynę, co Mazima pilnuje. Pilnuję, żeby cię zabrali. Kośki ma asortyment tutaj. To spokojowaliśmy. A nie jeszcze były z handlem. A co teraz robisz? Piję. Miło, że mnie pytasz. Piję wodę, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale 80% kontuzji. Głośniej, żeby ktoś usłyszał. Każdy usłyszy. Nie wiem czy wiecie, ale 80% kontuzji spowodowane jest przez niedowodnienie. Dlatego pijcie wodę, co najmniej 1,5 litra na jednym treningu. Pijcie, trenujcie i bądźcie lepsi. Nawet zmieniłeś głos, jak ci tacy farmaceuci wyglądają. Po prostu się wczuwał. Ja po prostu wiesz, po którymś razie jak będę to mówił, to ja po prostu zacznę się ubierać jakiegoś farmaceukolista. Czy miny chuj. Przyjmę tutaj. Dobra, już jakoś kończymy. Tutaj będę pisał wam, dobra. Mazimka tu właśnie robi bułgarskie, coś się stara. A tu mamy Bartusia. Dokładnie. Który pije wodę. Oshi teraz. A akurat szczerze wam powiem tak, że Oshi mega pomaga, jak jesteście już mega zmęczeni. Bierzcie sobie łyka takiego Oshi, szywa. Jak nagle wam wracają energię. Bo Oshi ma cukier w sobie. A zrób Barty uzu dla widza. Nie. Dlaczego? Nie. Nie lubisz widzów naszych? Kocham moich widzów. To zrób uzu dla widza. Ale nie umiem. Ja imitacji przytałem już nie mogę takich. A ty Mazima? Nie, takich rzeczy przykro mi nie transmituję. Zrób. Nie mogę. Zrób Barty uzu dla widza. Ja napierdalam kilogramy. Czyli jesteś za groźny na uwu. No. Jak mam na kurwa na jednym filmie robić arrrr, a na tym samym filmie krzyczeć kurwa uwu. A to wiesz komu to by być z naszej klasy się spodobało? Ja wiem. Lubię. No Puyol lubi takie. Myślę, że wiesz jak tam z Szakirką to lubi jak ona takie uuu. O, zrobiłeś uwu dla widza, dobra, dziękujemy. Nie. Ale patrz jak się tutaj skonają. Pokaż. Prawdziwy wariat. Sześć. Jakie sześć? Sześć. Będziesz mnie robił na moje zwyczaje. Teraz Mazima. Pokrętło do czego jest? Żeby kręcić. Tak. A po co się nim kręci? No tam masz dodatkowe te LBS. Patrz, tu masz 0, są funty. Dodatkowe funty. Dobra, ile Barty robił? Ja 80, ale pójdę chyba 85 potem. Ja chyba 80. No, bo robił 70 i tu 10 dodał. Potem pójdę 85 i potem 90. Okej. A ile serii? 4? 3. No to dobra, zrobimy 80, 75 i 90. Proszę mi nie nagrywać teraz. Okej. Nie, to za lekkie chyba. Mogę cię sobie machać. Za lekkie, nie. Kolego. Ile dać? 110. No daj te 110. Ty ile robisz? Ja robiłem 170.
Ile? O, 170 funtów. Ile? 3, 4, 5. Ale winowi, 6. Nie gadaj, 7. 8. Dawaj kurwa, 9. 10. Albo ma zimka. No w ogóle. No jakby to było dla niego codzienność, jakby to nie było żadnych ciężarów. No tak jest, bo to jest mazimiarz. On człowieku już tyle przeżył. Co się działo w Indiach? To jest moje siódme życie. Siódme życie jego to jest. Teraz dziwko. Teraz ty. O ja, let's go. Daj Bart, raz. Dwa. Trzy. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze tutaj czujesz. Siedem. Osiem. Dziewięć. Ostatnia Barty. 10 jest. Ale to. Dzięki. To. Dałeś radę. To jest motywacja, która mi po prostu pomaga. Gdyby nie to, że to było, gdyby nie to, że mi powiedział, że to było ostatnie, to bym naprawdę nie dał rady już. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że na razie chwilę stoimy, bo jest przerwa. Tu zrobiliśmy i teraz czekamy, bo są zajęte ćwiczenia. No i sobie coś nam nagrywamy, coś sobie tutaj ploteczki kurwa. No, mam paczek, ja mam. Skarpetki fajne. Yo! Skarpetki. What are those? To może co, fit check, od dołu zaczniemy. No to buty Adidas. Takie miały być easy wersja żabka. Później mamy skarpeteczki w serduszka, bo jestem groźny. Podenki czempiona. Czempion. Tutaj też jest. I koszulka Nike. Agacie? Puma. O, to nie pokazujemy. Za biednie. Ja się nie przyznaję. On ma tutaj Pasadena. To jest ramię jego ojca. Panowie, kurwa. To jest roślinne. Łapiesz, że ważne, żeby równo. Chodzisz pod sztangę. No ja nie mogę, bo jestem za niski. Tutaj jesteś na ugiętych nogach i wypychasz. Prostując nogi wypychasz sobie sztangę i no, dobra. Ale masz tu, możesz nie nagrywać, jak robię, wiesz? Okej. Okay. Nie, dupcie na spodek. Dla widzek. Teraz Mazima powinien pierdnąć. Nie, koniec śmiechów, rów Mazima. Koniec. Dobra, robi. Cyk. Mazima, nogi prosto. Dwa. O, dobrze. Trzy. Staraj się tak, bo ty tak do środka to ciągniesz. Ale tak było. Hej, były bat napierdala. No dobra, tu jeszcze jest do poprawy trochę, ale... No nieźle. Ale będzie lepiej, spokojnie. No będzie. Ale fajnie można to robić. Teraz robimy dla Bartusia to co, zdejmujemy ten ciężar, tak? No. Zakładamy to 1,25. Chodzi? Pokaż teraz dla widzów. Nie, bo ja nich nie umiem robić. Ale pokaż. Są takie, że wiesz. O, to ci, piłkarzyki tak robią. No, one są ciężkie. Piłkarze, przepraszam, bo ja w sumie tak nie powinien mówić. Nie, ja też gdzieś grałem w piłkę i się nie wstydzę. Fajnie. No, też tak myślę. A gdzie kamerą? Zajwać ci. O Jezu. Co? Ilości. Sensownie zrobiłem tak, żeby w każdym momencie powiedzieć tą funkcję. Spoko. O kurwa. Barty, jako że jest atencjuszem, chciał być nagrany na suwnicy. Prosimy o komentarze. Nie, proszę nie. Dawaj, ile masz? 3? Nie, proszę. Dobra, prób. Czekaj, ile? No, łeb oparty. Dobra, ile masz? 4? 4 teraz. Dobra. 4 teraz masz? Ile? 3? No ile ty masz? 5. Okej, to lecisz. 6. 7. 8. I z drona. Drone cam i bliski cam reakcji. Barty, ty widziałeś tego minimajka? Jak wypływa główna, to jest tam minę zrobię. Ale tak, ale kurde. Daj mi teraz pływać. A powiem wam, że 80 i 85 to jest różnica jednak. Mazima leci 10 razy. 10? No, dawaj. Pyk. Łeb do dołu. Co? Myślisz, że mogę mu też rzucić? Bo stara. On nie słyszał, dawaj. A co, wstaniesz? Nie wstanę. Zacznij jak skończyć. Bardziej te nogi Mazima do siebie. Ja no nie będę mojego brata. Głowa do... A ja nie dosięgam do tych rączek tutaj. Jak nie dosięgasz? No. O! No. Jak w statku kosmicznie. Bardziej te nogi dopychaj do kratki Mazima. Ile ja mam?
No nie wiem, co to nie jest. Że 8. Ale bardziej na gigoklatki. Bo dalej słabo jest. 9. No musisz. To nie ma być kąt prosty, to ma być jak najmocniej możesz właściwie. No dobra, dobra. Okay. Ja też troszeczkę też źle robiłem, nie, ale... Nie, ty lepiej niż masz. Ale nie, ja czuję się, że tydzień temu robiłem dużo lepiej. Idzie Barty, zobaczmy co robił. Ha, 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 co tam, Simka? Chodź tu, chodź tu. Co robiłeś? Gdzie byłeś? Co robiłem? Chcesz widzieć? Tak. Prychałem kurwa twoją dziewczynę. Choć powiedziała, że potrzebuje prawdziwego mężczyzny. To się spotkałem na łazience. Nauczyłeś ją czegoś? Tak. No, dzięki. Może mnie zaskoczy. Tucham. Po pierwsze, ile robisz teraz, bo widzę, że tutaj jest potężny ciężar. 185. 185, bo ten, mieliśmy 180, no i tam te 2,5 sobie zarzucili, to mówię, a zaję te 2,5 jeszcze, bo tam nie jest, wiecie, problem żaden. Dobra, a czekaj. To zrób pół dla widza. Zrób tę mozinkę. Ja nie robię. Nie, zrobię, jak Pujol zrobi, to ja zrobię. Nie. Jest dzisiaj od Pujola. Na czwartkowym zrobię. Na czwartkowym. Każdy musi. Na czwartkowym zrobię, obiecuję. A co zrobisz? Dobra, powiedzmy, że jest, powiedzmy. No, ale takie... Powiedzmy. Ale widać, że jeszcze nie jest zżyty z widownią. Widzę jeszcze. Zrobiłem! I to takie dobre. No zrobił. Przez przypadek, ale zrobił. To nie był przypadek. Poznajmy, że to nie był przypadek. Dobra. Po prostu Barty nie jest zbyt inteligentny. Dobra, gdzie jest ta dziesiątka? Weźmy bez kopiotkę tutaj, dołóżmy mu. Nie, może usiąść po tutaj. Będę pchał to z tamtej drugiej strony. Albo jeden na nim wsiadł. Cztery. Dobra, robię jak mi mówić. Pięć. Dawaj, sześć. Jeszcze cztery. Siedem. Ładnie lecisz, mocno. Siedem. Tygodszy. Osiem. Ostatnie dwie. Dziewięć. Pchasz to. Ostatnie. Mocno. Skup się. Dobra, dyszka. Pięknie. Już myślałem, że mi jeszcze powiesz dziewięć. Szczerze myślałem, ale nie będę się na to uzdecał. Zrobiłem 17. Ale widzisz. Karma wraca. Dobra. Teraz już nie będziesz miał żadnej taryfy ulgowej, Barty. Bardziej go teraz 120. Po prostu teraz, jak nie będę sobie liczył, serii, to po prostu będę 20 robił. Tak. Bo po prostu, wiesz, bez odpoczynku. Jak ja mam, załóżmy, nie wiem, na suwnicy 4 na 10, no to ja po prostu robię 40 na raz. Ile chcesz ciężar? 90. Nie, no 100 razy robisz. Nie, 90. Jak mam dwie serie jeszcze? A dobra, no dobra, okej. Okay. To daj 90, która też. Piątkę dołóż do tego. 20. To ja robię dwa razy większy ciężar od was. No, a spójrz na ty. Pokaż na oku. Nie no, na razie mam ulane nogi. Pokaż, że pokaż. O kurde. Fajne. Dobra, to będzie ostatnia seria? Nie, jeszcze. Ja już no to nie. Fajnie, brawo. Tak, zrobię z siebie? No to jeszcze dwie robię i Sika też dwie. No. Dobra, Barty, ostatnie łyki wody przed zrobieniem pierwszej setki w życiu. Trzycyfrowa liczba. Paka na suwnicy. Powiem szczerze. Nikt się nigdy nie cieszył z takiego czegoś. Ale ja się cieszę, bo się cieszę z małych rzeczy. Powiem szczerze, stresuję się. Jak doszedłeś do tego? Ja doszedłem, nie brałem Efedronu. Pozdrowienia dla pewnego Hiszpana, który grał w Barcelonie kiedyś na obronie. Myślę, że gdyby nie brał, to też mógłby osiągnąć takie wyniki, ale bieżąc to cóż. On ci pewnie przyjdzie i powie, że już to dawno robi. To zestar się pewnie. Kurwa na Efedronie. Czy ono to kurwa... A chcesz kogoś pozdrowić? Przed zrobieniem? Chciałem pozdrowić... Czy dopiero po zrobieniu? Nie, chciałem... No dobra, to po tym. Bo dobra. Jak będę, jak wyjdzie, że nie zrobiłem, to będzie chujowo. Dobra. No jeszcze ostatni łyk, ale też stresuję się, bo boję się, że... Jak nie zrobię tego, to mi pierdolnie coś w udach. Nie będę chodzić. Wiesz, my podczas jednego ćwiczenia, ja zrobiłem, było 80, 85, 90 i setka. No dobra, robisz. Dawaj, bo czeka. Dobra, ale to jest moje. To jest kurwa moje. Dawaj. Nic nie czujesz. I do dołu. Dawaj bardzo. Cyk. Raz. Dwa. Bardziej te nogi do siebie. O, trzy. Let's go. Cztery. Dawaj. Pięć. Nie czujesz nic. Sześć. Bardziej nogi. Siedem. Dobra. Osiem. Dziewięć. Teraz oszukać go czy nie? 10. Dobra, kończysz.
A jeszcze robi, jeszcze robi dla widza. Dla widza. A więc z tego miejsca chciałbym podziękować mojemu trenerowi personalnemu, Mateuszowi Ślińskiemu, za motywację, za to, że jak robię serię, to kłamie mi w twarz i mówi, że mam mniej niż tak naprawdę, za to, że wyzywał mnie, kiedy nie chodzę na siłownię i ogólnie za poświęcenie, które wkłada w moją naukę na siłowni i w moje treningi. Dziękuję, czekaj, gdzie jest serce, prawo czy lewo? Dobra, podajmy sobie rękę. Dziękuję. Zruszyłem. Ostatnie ćwiczenie robimy. Uczymy Mazinkę jak tutaj. O kurde, Mazima, prosto nogi musisz mieć. Tak? Tak. Ta noga jakoś ucieka tak dziwnie. No tak? Mazinka za każdym razem jak robię jakieś ćwiczenie wygląda jakby to było takie banalnie proste. No. Ja sobie jadę. Nie tak szybko. Nie tak szybko. Kusa, no jak najmożej robi. Do góry. Jak najbardziej. No i powoli opuszczasz, łyżkę. Powoli opuszczasz. No i opuszczasz. Że to ci bolało, rozumiesz? Ja do góry. Ja nie liczę sobie, ja zapomniałem liczyć. Czujesz coś? No, czuję. O, teraz wchodzi. No bo to jest właśnie ta końcówka najgorsza. Jakby jeszcze jakaś... A ty masz z tymi nogami coś, Mazima. No. Się one same tak wykręcają jakoś. To teraz ty, Barti. Dobra. Mieliśmy myśliwka. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Ale tu dobrze pracujesz, Barti. Dziewięć. Dziesięć. Ale nie aż tak jak tobie. Które mi zaraz stopę. Dobra, dawaj, dawaj. 13. 11. Okej, 11 może być. 12. 13. 14. 15. 16, no. Ty mówię, 17. 18. 19. I końcówa, Barti, brawo, dojechałeś. Ale jeszcze jedna seria przed tobą. Ale to lubię, ja lubię jeszcze, że ten ból. Ten ból po takim skończonym ćwiczeniu to jest to, co ja uwielbiam. Jak czujesz, że cię boli, to to jest taki jakby oznaka od twojego ciała. Po ostatniej serii liczę, że będziesz był. Dobra. Liczę, że trzy jest. Same. No, ale cztery. Tą pracę łydek. O, to to się podoba. Połowa. Mazinka się odbija w kadrze. Nie jest zupełnie świadomy. Lecisz, lecisz. I ostatni. I dla widza jeszcze. Było dla widza. Kochasz, powiedz, kochasz moich widzów? Kocham moich widzów, jak Gareth Bale. Ja nie uznaję tych takich tu, ja uznaję jak Gareth Bale. A to? Tak. A to jest takie... Tak z daszkiem. Nie, tak jest Gareth Bale. Zrób się we dwójkę serdeczko. No tak, zrób się serdeczko. Ale drugą ręką. A nie to? No tam, dobrze. A tak zrób, o. Co ty? Tak, cały, tak kurwa ściepiec. Wszystkimi palcami zrób. Dobra, koniec. Serduszka nie umie robić. Pokazuj ma na koniec treningu jeszcze musi cyrk zrobić, bo jeszcze nie robił. Pokazuje swoje umiejętności z starych lat. Ale nie, no dobrze mu było. Dobrze, prawie mu wyszło. Jak mi da się mandarynki, to zrobię. Dobra, na samym treningu? Na samym treningu przyniesie mandarynki. Patrz, patrz, czekaj. Cyk. No to już. I co? Reszta butelek? Co z nimi? Jaka reszta butelek? Dobra. Ty widziałeś, że wrzuciłeś tam trzy. Dobra, chodźcie, jedna chodźcie. Była. Dobra widzowie, kończymy vloga. Barti tutaj mi chce przeszkadzać. Za chwilę go pokażemy, żeby się wypowiedział, bo chcę, żeby się wypowiedział, bo ma mądre słowa do powiedzenia. Z mojej strony to tyle. Ja jestem zadowolony, fajny dzisiaj vibik. Dużo zrobiliśmy, wszystko zrobiliśmy właściwie, więc jest dobrze. Ogólnie chciałem powiedzieć, że po pierwszej setce na Słownicy mogę wam powiedzieć, że to się wszystko zmienia. Jakby teraz ja już widzę, że wszystko, co mnie ogranicza, to jest moja głowa. Przez całe te miesiące, które chodziłem na siłownię, myślałem, że wiesz, jakby wiesz, nie dam rady, jestem za słaby. A teraz po prostu, kurwa, na pierwszej serii waliłem 80. Na ostatniej, setka. I to wszystko dzięki śliwce. Jakby naprawdę wszystko, co was ogranicza, to jest tutaj. Niesamowite, jak...
jak bardzo zmienia się mindset po pierwszej setce. A może nawet przed, jeśli zrozumiecie te słowa. Ja. Ty coś chcesz powiedzieć? Ja nie mam nic do powiedzenia. Może Ubu na koniec. Nie. Obiecałem. Na widza. Nie, poza kamerą mogę zrobić. Nie, no dawaj. No nie, nie. Dobra, to skończyłem nagrywać. Dawaj. Ja to widzę. Dobra. Obiecuję, że w czwartek zrobię. Mamy to nagrane, mamy to na kamerze. Obiecuję, w czwartek nie pójdzie na siłownię. Pójdę, ja pójdę na siłownię. Jak coś tam w szkole go złapiemy. Dobra. Dobrze. I... Masz powiedzieć. No zrobimy. Dobra. To co? Spójrz na raz.